za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie szwagier. O, idzie pełnia. Będzie się działo. Oj, będzie. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Antek jak co rano kłóci się z Zośką. I na co ci ten samochód był? Zobacz, ja dzisiaj byłam w urzędzie skarbowym komunikacyjnym, ubezpieczyłam, zrobiłam przegląd i nawet koła na zimówki zmieniłam, a bez samochodu bym tego nie zdążyła zrobić. Zbyszek się pozbył, a ty? A Zbyszek miał i sobie chwalił, bo jego żona nim jeździła. I ona też chwaliła. No jasne, że tak. Zbyszek zachwalał. Będziesz zadowolony z tego auta i będziesz miał wszystko pod kontrolą. Inaczej bym go nie brał. Mógłbyś mnie do salonu urody zabrać. O co ci znowu chodzi? O nic, chociaż raz mógłbyś się domyślić. Chociaż raz. Co miesiąc się domyślam, a ze mną pół świata. I chuj z tego wychodzi. Zośka jak wadera. Przychodzi pełnia i się zaczyna. Idź za tą rozmowę, po co ci załatwiałam? Może ci zatrudnią, bo inaczej całą zimę na dupsku przysiedzisz i będziesz ze szwagrem wódę chlał. O, i taka zima mi się marzy. Mogę śmiało stwierdzić, że jedyne co mnie trzyma w jakiejkolwiek robocie, to grawitacja. Dobra, dobra, już idę. Czekaj, czekaj. Kiedy ostatnio brałeś prysznic? Chociażbyś się umył. Róża pachnie ładniej od kapusty, co nie znaczy, że z niej będzie lepszy bigos. Od kiedy on taki dowcipny się zrobił? Z takim zapałem to jedynie w chlewie mogą go zatrudnić. A i to świnie mogą narzekać. Nie narzekaj tak. Pamiętasz, jacy byliśmy szczęśliwi 10 lat temu? 10 lat temu to jeszcze się nie znaliśmy. No właśnie, Zosiu. No właśnie. Miło powspominasz dobre czasy. Dobra, idę na to rozmowę, a potem prosto do szwagra. Antek szybko załatwił mniej ważne sprawy i już puka do drzwi szwagra. Ryś! Siema, szwagier! No, cześć! A co ty tu, kurwa, robisz? Ało, szpony obcinam, bo porosły. Ja to tam łączę przyjemne z pożytecznym. Czyli? Czyli obgryzam. Każdy jest od czegoś uzależniony. Całe szczęście, że ja od alkoholu. Byłem na tej rozmowie kwalifikacyjnej. No, no i jak poszło? A idź pan w chuj. Co się stało? Teraz będę musiał pracować. Zapowiadał się gorszy dzień. Ale dobrze, że Antek potrafi poprawić mi humor. A czemu miał być gorszy? A, nie ma o czym gadać. Dawaj, szwagier, nie pierdol. O! I to mi się podoba. Ale szwagier coś chyba ukrywa. Muszę to z niego wydusić. No to opowiadaj. A co tam opowiadać? To polej jeszcze po jednym. Może język się rozplącze? Ale on tak drąży temat. Co mam mu powiedzieć, że chcą mnie zwolnić z pracy? Mam niepewną sytuację w robocie. Szwagier, się nie przejmuj. Ja dla przyjaciela zrobię wszystko. Co masz na myśli? Się zwolni. Co? A robota? A roboto się nie martw. Pójdziesz za mnie. Ja tam dla szwagra odstąpię swoje miejsce. On bardziej potrzebuje pracy. Szef robi redukcję etatów i w ogóle w robocie dużo się pozmieniało. Na cmentarzu dużo się pozmieniało? A co wy tam, kurwa, przemeblowanie zrobili? Antek, tu chodzi o wykonanie roboty. A co tu robić? Wykopał jamę, trupa jeb do dziury, zakopał i gitara. Tak, tylko ty widzisz wierzchołek góry lodowej, a reszta jest cała pod wodą. Chyba pod ziemią. Praca grabarza nie jest taka łatwa i przyjemna, ale ja na szczęście mam do niej powołanie. Ale praca grabarza chyba nie jest wcale taka zła. No czemu tak uważasz? No w pracy cisza, spokój, pracujesz na świeżym powietrzu, a i klienci nie narzekają. No to już zależy, z której strony na to spojrzeć. Ja, jakbym został grabarzem, to bym sobie kupił taką małą koparkę. Wtedy to bym trzepał kapuchę. Ty lepiej mów, co u ciebie. A, nic nowego. Podejrzewam, że Zoszka mnie zdradza. Jak nic nowego? Jesteś pewny? Szwagier, pewne to są śmierć i podatki. Za rękę nie złapałem. Dobrze, że Antek nie złapał mnie za rękę. Bo bym teraz, kurwa, nie miał ręki. Antek, a wiesz czemu żonka ci na ślubnym kobiercu na prawą rękę obrączkę założyła?
Pewnie z miłości. Żeby słyszeć, jak ty w nocy po butelkę sięgasz. O skurwesy. A czemu nie na lewą? A jaki chuj z lewej leje? Szwagier ma rację. Jednak babski spryt nie zna granic. Dziś z rana Zośka mnie przyatakowała z jakimiś błahostkami. No, no. Krzyczy, krzyczy. Już chciała się uspokoić. Ale w tym momencie coś mnie podkusiło. I powiedziałem, uspokój się. Pozamiatane. Najlepsza metoda na kończenie kłótni to pomilczeć. Baba pogada, pokrzyczy, się wyładuje i wszystko wróci do porządku dziennego. Co racja, to racja. A właśnie, szwagier, jak się nazywa ta choroba psychiczna, co ludzie się denerwują i kłócą o drobne sprawy? Nie, to jak płeć żeńska. Nie ma to jak pogadać o głupotach przy flaszce. Aż przypominają mi się czasy młodości. Jak człowiek był bez żadnej troski, na flachę załatwił od starych, wypił z kumplami pod kioskiem i nie mógł się doczekać, żeby móc pić za swoje. A tu się okazuje, że chuja! Życie nie jest takie proste. Żeby wypić, to trzeba ciężko pracować. A ciężko pracując, nawet nie masz czasu, żeby kulturalnie się najebać. Mama ostrzegała. A tak. A może przeproś Zośkę i wszystko będzie git? Pojebało cię, szwagier? Ja mam ją przepraszać? Za co? To niech ona mnie przeprasza. A co ci, korona z głowy spadnie? Nie, ale tu chodzi o zasady. A może po prostu za mało nie dbasz? Kobiecie od czasu do czasu trzeba kupić kwiatki, czy tam czekoladki, żeby się poczuła doceniona i pomyślała, że o niej pamiętasz i o nią dbasz. A ja tam czasami dla kobiety kupuję kwiaty, tylko niekoniecznie dla swojej. Dla swojej to szkoda kasy. Jakiej kasy, Antek? Przecież ty i tak nie pracujesz. No i co z tego? A to z tego, że kupując dla Zośki kwiaty i tak robisz za jej pieniądze. Tak? Uh-huh. A ty byś wolał, żeby Zośka dostała kwiaty? Czy na przykład na te konto wypić połóweczkę? A to już zmienia postać rzeczy. Po prostu tego nie przemyślałem. Antek, nie chcę cię wyganiać, ale dziś jeszcze mam wyjazd w delegację i... O, już muszę się zbierać. Spoko, szwagier. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Nie będę cię zatrzymywał. Zdrówka. Wracam na chatę, a po drodze już... Chuj, tam kupię tego kwiatka lezocia. Antek, jak pomyślał, tak zrobił. Po drodze wstąpił do kwiaciarni i szybkim krokiem, zadowolony, udał się do domu. Zosia! Zośka! Zośka! Co? To ja tu dla niej kwiatki kupiłem, a jej znów nie ma? Nie, no tak tego nie zostawię. Zosiu, gdzie jesteś? Nie mogę teraz rozmawiać, później oddzwonię, pa! Ja jej kurwa zaraz oddzwonię. Kluczyków nie ma. Pewnie pojechała do kochanka. Siema, szwagier. Słuchaj. Sorry, Antek, ja akurat w robocie i nie mogę gadać. Oddzwonię. Mam nadzieję, że to przypadek. Ani jedno, ani drugie nie ma dla mnie czasu. Antek, myśl, kurwa, myśl. Czekaj, czekaj. Przecież Zbyszek chwalił ten lokalizator. Cześć, Zbyszek. No, to ostatnio, co mi sprzedawałeś ten samochód. To mówiłeś o jakimś lokalizatorze. No, no. O, o kur... Pier... No. O, żeż. Dobra, dzięki, na razie. GPS lokalizator.pl. To jest zajebiste! Tam widać wszystko! Gdzie jest Zośka? Gdzie była? O której? I jak długo tam stoi? Teraz mam wszystko czarno na białym! No i gdzie ty jesteś? Białystok? Im Art? Co to jest? Nie, no tak tego nie mogę zostawić! Antek, długo nie myśląc, wsiadł w świeżo przywróconą linię PKS i jako jedyny pasażer jechał na spotkanie z Zośką i jej kochankiem.
Jakie to miasto jest ogromne! Jak zaraz znajdę Zośkę, to dla niej dam. No chyba, że sam się zgubię. O! To musi tu. A jak? Wiedziałem. Co, kurwa? Szwagier? Nie no, tego to się nie spodziewałem. Szwagier i wyjazd służbowy, tak? Delegat jebany. No? I co mi teraz powiecie? Antek, to nie tak jak myślisz. Antek, to nie tak jak myślisz. Akurat w tym momencie to myślę o czymś innym. Jeszcze, że Zośka to rozumiem, ale że szwagier? Co ona w ogóle w nim widzi? Antoś, ale to naprawdę nie tak jak myślisz. Ja daję dla szwagra... Co? I to tak tu? Publicznie? Przy wszystkich? Jak wam nie wstyd? No Zośka się nie wstydzi w ogóle. Ale ona ma w tym duże doświadczenie. A ja co? Ja taki coś to pierwszy raz. No to czekam. Czy mnie jeszcze zaskoczycie? Antek, nie uwierzysz. No jasne, że nie uwierzę. W robocie robią redukcję etatów. A ja biorę lekcję wizażu, żeby mnie nie wyjebali. Szwagier się wstydzi sam jeździć na te szkolenie i mnie poprosił o pomoc. Nie mogłam mu odmówić. Dla mnie to czysty odpoczynek. Żeby utrzymać się w branży, to prócz kopania rowów muszę jeszcze umieć malować trupy. Cieszę się, że miałam taką dobrą nauczycielkę. Zośka to godzinami potrafi leżeć i się nie ruszyć. A w mojej robocie to jest najważniejsze. To temu Zośka o tej kosmetyczce cały czas coś wspominała. Dobrze, że szwagier na nią trafił, bo jak to ja się śmieję, Zośka w łóżku jest jak kłoda. Szwagier to pojętny uczeń. Spod jego ręki wyjdą najpiękniejsze trupy na świecie. Każdego w życiu spotykają zabawne historie, a kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce w kolejnym odcinku. Antek, alkohol jest najczęstszą przyczyną rozwodów. I większość kobiet rozwodzi się, jak ich mąż pije. Ty, a ile trzeba pić? Mówił ja, Janusz Slonina.